witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was... już pewnie wiecie, jak się ten filmik nazywa, ale ja w tym momencie jeszcze nie mam pomysłu na niego. W każdym razie będę robiła sobie makijaż i pomyślałam, że zrobię makijaż, pogadam do Was troszkę. Już jeden taki filmik jest na moim kanale, ale dość dawno nagrywałam go, jeszcze chyba w takich cieplejszych miesiącach. W każdym razie troszkę porozmawiamy sobie ogólnie o sytuacji życiowej i o produktach, które będę używała. I tak właśnie teraz przyszukuję się do tego filmiku, tak zerkam na ten mój koszyczek z podkładami i kurczę, jestem delikatnie przerażona, że ja mam tyle podkładów, których tak naprawdę mało używam, bo muszę zacząć częściej używać te mniej używane, bo tylko, że one są troszkę w ciemniejszych kolorach, no ale nic. Wygrzebałam dwa, których dawno... z pół roku nie miałam na twarzy, a mianowicie Pierre René Skin Balance w kolorze... Jaki ja mam kolor? Aha, Porcelaine 21. No on jest cały zakryty, on wydaje się bardzo jasny, ale nie jest aż tak jasny. I tutaj mam też Lasting Perfection Collection 2000 do 16 godzin SPF 20 Oil Free. Jaki mam kolor? 4 Natural Beige. I zaraz sobie go wydobędę na rękę i zobaczę, jaki on ma kolor. A, chyba nie będzie za ciemny. Chyba jego samego nałożymy. Nie wiem, czy w ogóle coś widzieliście. Tak wam macham. Chyba jego samego, chociaż on jest bardzo pomarańczowy, mi się wydaje. Tak. Więc ja sobie kropelkę tego Skin Balance dam. Ten Skin Balance jest jasny, ale kurde, on jest fajny sam. Ale jednak troszkę koloru muszę dodać, bo on jest taki delikatnie sino-beżowy. Więc nie bardzo. A razem może dadzą fajny kolor. I tak... Moje dzisiejsze włosy pozbawione jakiegokolwiek posłuszeństwa względem właścicielki. Taki mi wyszedł pryskniowy ten kolor, ale przez ten jasny Skin Balance no dość fajny. Kolor mi wyszedł, halo! No, podoba mi się to, co widzę w lusterku. Nie wiem, który z nich tak mocno pachnie, bo zmieszałam już, nie wiem. I słuchajcie, ja pamiętam, że jak ja zaczęłam stosować ten Skin Balance, w ogóle stosować, jak ja go kupiłam, ogólnie był taki szałciał na niego, że w ogóle jaki on to nie fajny. Ale on mi nie podszedł, ja wam robiłam test na żywo. Jak teraz wyglądam, mogłoby mi straszyć. I po prostu on był właśnie tak chwalony i na YouTube, na jakichś przeróżnych blogach w ogóle. Jak padała nazwa Skin Balance, to wszyscy wiecie, wow, jaki to on nie fajny i cudowny, a on mi nie podszedł. I zobaczymy, jak on będzie wyglądał nałożony gąbeczką, bo ja go na pewno nakładałam pędzlem, bo wtedy miałam fazę na pędzle, ale powiem wam, że tak dopasowałam ten kolor, że aż po prostu jestem w szoku, że tak idealnie dopasowałam, zmieszałam ten kolor. Oczywiście gąbeczką, wiecie, że uwielbiam, robiłam wam test ostatnio tego i też rzęs od Hani. Bardzo dużo dostałam komplementów, jak miałam te rzęsy. One naprawdę fajnie wyglądały. Ja w prawym oku miałam je źle przyklejone, w lewym oku one prezentowały się dużo, dużo lepiej. Później jak oglądałam właśnie filmik, to było to widać bardzo, że właśnie w tym oku wyglądały. Były po prostu idealnie tutaj nałożone, z tą kreską wyglądały genialnie, a tutaj w tym miejscu było widać, że się po prostu kończą sztuczne rzęsy. I myślę, że do jakiegoś makijażu ciemnego one po prostu będą fantastycznie wyglądały, wiecie, takie kocie oko dodatkowo otwierały. Jak nie wiecie, o czym mowa, to są kąciki Glam Lash od Hani naszej kochanej. Ciekawa jestem, czy mi ten podkład nie ściemnieje, bo coś mam wrażenie, że delikatnie coś mi tutaj zaczyna się zmieniać kolor. No właśnie wychodzi ten pomarańcz. No ale nic. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby rozciągnąć trochę na szyję. Wtedy takie to odznaczenie kolorystyczne nie będzie aż takie, wiecie, rzucające się w oczy. Teraz jest taki plus, że nosimy szaliki, więc nie będzie to mocno widoczne, ale mimo wszystko pamiętajcie o tym. Bardzo dużo zaobserwowałam dziewczyn, które widać, że kończy im się tutaj podkład. Wiadomo, że nie każdy trafi z doborem kolorystycznym i ja nie trafiam wielokrotnie, bo wiecie, czy jak wybieramy w drogeriach jest inne światło, czy po prostu przez internet też jest, też inaczej widzi się na zdjęciu, więc wiecie, to nie jest żadnym wstydem, broń Boże, ale jeśli nawet podkład wasz jest za ciemny, macie jakiś jaśniejszy, to przede wszystkim mieszajcie. Nie każdy podkład z każdym się lubi, ale możecie to wypróbować, a jeżeli nie macie, a jest troszkę za ciemny, to pamiętajcie,
pamiętajcie, żeby przeciągnąć szyję. Zawsze różni nam się kolory z kolorem od twarzy, no ale wiecie, jak przeciągniecie delikatnie, to może wiecie, gdzieś tam się zgubi ta różnica. Fajnie to wygląda. Poczekajcie, zaraz niech wezmę jakieś lusterko. Jejku, ja muszę kupić sobie takie stojące lusterko, bo ja się tu maluję przy tym i to w ogóle... Sobie patrzę z daleka, chodziło mi z bliska. Troszeczkę one mają razem takie bardziej suche wykończenie, ale ogólnie no gąbeczka wbiła je w twarz i nie wyglądają źle. O tak. Ale myślę, że jak nałożę na to puder, muszę jakiś delikatny, bo widzę, że mają pudrowe wykończenie, znaczy takie nie pudrowe, tylko suche, a tutaj gdzie mam akurat przesuszoną tą partię i trochę noc. Właśnie peeling muszę zrobić, robiłam ostatnio, ale może za lekko. Więc troszkę mi tu podkreślił tę partię, no ale nie jest źle. Trochę ciemnieje, ale właśnie uzyskałam poprzez pomieszanie tych podkładów bardziej taki beżowy kolor niż pomarańczowy, więc z tego się cieszę. Dobra, moi drodzy, to robimy zbliżenie na oczy. I tak na usta jeszcze nałożę, bo mam to ostatnio też przesuszone właśnie, walczę z przesuszoną skórą i ustami. Taki balsam, kurde, mam trochę za jasno i nie będzie widać produktów, ale jak zrobię ciemniej, to może tak, to będzie za ciemno. Nie wiem czy, no dobra. Będzie teraz widać? No to już widzę. Srebrny napis, to jest The One Oriflame i to jest transparent kolor. To są takie ochronne pomadki. Ja Wam już kiedyś o niej mówiłam, ona daje taki fajny, delikatnie mleczny kolor. Ojejko, pachnie przebosko, uczucie na ustach. Okej, na powieki nałożę bazę z Mio i ona mi troszeczkę zaczęła wysychać poprzez to, że mam tu złamaną i wiecie, powietrze się trochę do tego dostawało, więc po prostu wymieszałam ją, bo już myślałam, że będzie do wyrzucenia. Gdzie mam jakiś pędzelek? Halo. Że będzie do wyrzucenia, ale jak się okazało, jak ją wymieszałam, to po prostu jest ok wszystko, więc ja sobie trochę nakładam, zaraz rozetrę to palcami. Aha. I dalej pełni swoją funkcję i jest wszystko na plus. Dobra, dzisiaj w planie mam tak, albo zrobić coś rdzawego, albo zrobić coś w motywie smoki, ale nie takiego, wiecie, typowego, ciemnego, imprezowego, tylko takiego bardziej dziennego. Zobaczymy. Mój ulubiony cień jasny taki z Oriflame Champ. On był też w ulubieńcach roku. Ja po prostu go maltretuję i maltretować będę w dalszym ciągu. Ja zwykle nakładam taki jasny cień. To nie jest cień typowo matowy. On ma delikatne drobinki, ale naprawdę tak mocno zmielone, że fajnie się błyszczą na oku. Odbijają raczej światło, może nie błyszczą, a po prostu fajnie wyrównuje też się kolory tej powieki tutaj, koloru powieki, więc zawsze używam sobie takiego cienia. Dobra, Make Up Revolution Iconic 3 też była w moich ulubieńcach roku i dalej się do tego w ten sposób stosunkuję, więc biorę ten cień, właśnie taki fajny cień, neutralny, który po prostu bardzo pasuje w załamanie do wszelkiego rodzaju makijaży, czy macie makijaż fioletowy, czy macie brązowy, zielony, po prostu on, właśnie chciałam tego użyć jako lusterka. Właśnie brakuje w nich lusterek na pewno, zdecydowanie, no ale 20 zł za taką ilość cieni, za taką, no w miarę, tylko przyzwoitą, bo nie chcę powiedzieć, że to jest, wiecie, jakaś tam rewelacja, ale naprawdę cienie są przyzwoicie napigmentowane, no 20 zł, no to wiecie co, no lusterka tutaj nie wymagajmy, prawda? Więc sobie robię coś takiego, to podobno otwiera i powiększa oko, taki trik i takie konturowanie. Także tak, moi drodzy. I teraz co dalej? Paulina, co dalej? Myśl. Co my dalej będziemy nakładać? Jakiś brązik może? Zrobimy właśnie takie może coś, ale lepiej smoky niż rude, bo rudych tyle już było. To nie jest taki typowy tutorial makijażowy, wiecie, w sensie makijażu. Tylko tak, wiecie, chciałam sobie z Wami poplotkować, pogadać. Dobra, zobaczymy, co my w ogóle tu mamy za brąz. Moi drodzy, dokładnie tak jak Wam mówię, na całą powieczkę. Owieczkę. Wytrę sobie pędzel. Pędzle są moje do mycia, bo właśnie w sobotę maluje dziewczyna na studniówkę. Bardzo mocno namaczam pędzel w tym w kolorze. Szczepuję nadmiar i nakładam. Oh my god, zapomniałam, że te cienie się osypują. I co? O Boże. Boże, Boże mój, coś ty tutaj narobił. Paulina,
Cio, bo ogarnięte, jejku. Zapomniałam, że te cienie... Oj, matko boska, jak one się osypują. Właśnie to jest ich wielki minus. Ten duży pędzel, który tutaj używam teraz, to też jest Lęka. Lęka Magdalenka. Nie, wiecie, nie jakiś mocny, tak jak wam powiedziałam, ale troszkę muszę chyba przyciemnić zewnętrzne kąciki, nie sądzicie też? Szkoda, że nie możecie mi odpowiadać. Teraz akurat. Jak ja się coś pytam. Mam wadę wzroku. Kurde, muszę iść do okulisty, bo wiecie co, ja już zauważyłam nawet przy moich makijażach, które wam wykonuję, że... No, nie jest to, wiecie, jedno oko nie jest identycznie spójne z drugim. To zauważyłam już w kilku makijażach. Po prostu zawsze gdzieś tam jakiś widzę mały mankament. No nie jest to, wiecie, jakieś bardzo mocne, ale jednak widzę. Ładnie chyba podkreśla. Zrobiły mi się oczy trochę szare jakby, co? Takie szaro-zielone ten kolor. O, właśnie. Tak. A teraz sobie myślę, że może trochę rdzyna możemy na dolne jednak. A jak? Tak. Właśnie i zauważyłam, że gdzieś tam zawsze no, jest jakiś mankament. To jest przez wadę. Ja źle po prostu widzę. I jak maluję się w małym lusterku, może jakbym miała większe lusterko, to też byłoby to lepiej byłoby mi widać, ale lepiej byłoby mi zobaczyć tą różnicę, a ja się maluję w małych lusterkach, prawda? I to no, w takim lusterku, to wiecie, proszę, że wymazane. To jest jednak mała powierzchnia, której się widzę, jakbym miała takie większe lusterko, to może by było mi to lepiej skorygować. Później to dopiero widzę na filmiku i bardzo mnie to denerwuje, no ale później sobie myślę, szkoda materiału, żebym nie wgrała, bo jednak się człowiek napracował nad nagraniem. I wszystko sobie rozetrę cieniem z... Znaczy paletkę otwieram, The Balm Nude Tut i to jest mój ulubiony cień. Ostatnio czasami jego samego tylko używam i dolną powiekę. Okej, okay, kratkę brązową, nie używam czarnej, zwykle jest to brązowe. Ale tylko do połowy. Tak, i wiecie co, przyciemnię sobie linię rzęs. Takim malutkim, precyzyjnym pędzelkiem. Brązem też z tej paletki The Balm. Tak troszeczkę tylko. Dobra, i teraz zastanawiam się nad kreską, czy zrobić ją linerem i troszeczkę rozetrzeć. Chyba tak zrobimy, chociaż nie wiem, czy chcę kreskę. Nie, albo może zrobimy cieniem, tak. Cieniem czarnym po prostu, to był brązowy, czarny jest pod spodem. I tym samym pędzelkiem, którym teraz nakładam taki maleńki, dostała podróbka Real Techniques. Techniques? Coś takiego to się kiedyś ostatnio powiedział, że się inaczej wymawia, niż ja wymawiam. Dobra, kochani, troszeczkę zagęściłam tą linię rzęs właśnie ciemnym cieniem czarnym. Później roztarłam sobie tą kuleczką, to jest kuleczka od Hani, Glam Brush O6 i zrobiłam taką troszeczkę mgiełkę. Mi się bardzo podoba ogólnie u innych dziewczyn, jak rysują sobie kreskę kredką i później to rozcierają jakimś cieniem ciemnym, bądź też po prostu same... rozcierają sam kolor po prostu tej kredki, nie? I to tak fajnie wygląda. U mnie to nie wygląda dobrze, bo... To chyba chodzi o budowę oka, no jakoś nie pasuje mi to bardzo, już tyle razy próbowałam. Jakoś dzisiaj to ogarnęłam, nie jest źle, ale ogólnie u mnie mi się to nie podobało. Korektor z Astora, troszkę mi się to osypało, ale jakoś tak ogarnęłam to pędzelkiem. Ten duży pędzel, który używałam, taki czerwony, to jest Lenka. Tak i najlepiej mi się rozprowadza korektor. Znajdę ten pędzel, o, takim pędzelkiem płaskim, to jest też ta taka ala podróbka chińska Real Techniques, nie wiem, jakoś tak mi ktoś ostatnio opisał wymowę. O.
wszystko teraz sobie zapudruję, ale tak jak Wam mówiłam, puder wezmę taki lżejszy dzisiaj, bo mam jakieś dziwne, znaczy nie dziwne, czemu ja się dziwię, no tak normalne skórki tutaj na czole, więc taki lżejszy to jest Golden Rosta seria Paris w numerze 54. I co zrobię? Tak, wytuszuję rzęsy. Rzęsy wytuszuję dwoma tuszami. Curling Pump Up od Lovely i oczywiście Miss Sporty Studio Lash 3D. I przykleję kępki. Teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, bo kępki nie będę kleiła na całej długości, tylko tak troszkę. I zrobię też brwi szybciutko. Zestaw stylizacji brwi z Pierrena. Już troszeczkę moje brwi wyblakły po hennie, bo jak nałożyłam hennę, jakiegoś włosa tu chyba mam. Jak nałożyłam henne, to używam tylko i wyłącznie tego produktu z SS przez jakiś tydzień, dopóki mi, wiecie, troszeczkę nie wyblakły właśnie te brwi. One były tak dość mocno pofarbowane i tak ten produkt tylko i wyłącznie dawałam na brwi i to mi się bardzo podobało. Kurczę, to było tak mega naturalne. Dlaczego ja szukam? Aha, zalotki. I to mi to bardzo się podobało, że kurczę, muszę kupić henne i zafarbować sobie znowu. Ja rzadko robię ogólnie henne, nie wiem dlaczego. Ale teraz mi się to bardzo spodobało i naprawdę tak mega naturalnie to wyglądało, tak jakbym miała faktycznie takie ciemne brwi. Także moi drodzy, tuszuję i zrobię sobie brwi, troszeczkę dam tego pudrowego produktu, no i rozczeszę to tym z Essence. A też dawałyście mi znać, że kupiłyście po moim teście tych dwóch produktów z Catrice i z Essence, że kupiłyście sobie ten z Essence i jesteście też zadowolone, także bardzo się cieszę i właśnie to jest sens nagrywania filmików, że w czymś tam pomożemy, coś możemy odradzić, poradzić też. I wzajemnie też oczywiście, bo Wy też mi często piszecie, że takiego na przykład z korektorem z Catrice, żebym po prostu go nałożyła, poczekała chwilkę i dopiero go wklepywała. Także super się cieszę. Dobra kochani, rzęsy mamy skończone, jak widzicie mam takie zagęszczone kąciki, do połowy mam kępki, oczywiście od największych ja używam średnie i ostatnio mam short, czyli tą krótką. No i tak wyglądają rzęsy, tak wyglądają brwi, zawsze mam tą ciemniejszą, tak. I najpierw myślałam, że to jest spowodowane tym, że ja po prostu więcej nakładam tego pudrowego cienia, po prostu, że więcej, wiecie, maczam po prostu częściej, a w tej już z lenistwa, żeby szybko zrobić te brwi, po prostu mniej nakładam tego produktu i więcej pracuję pędzelkiem. No i starałam się robić to w inny sposób, czyli wiecie, skupić się na tym, ile nakładam mniej więcej na tą i na tą brew. I co się okazało, że po prostu ja mam tutaj więcej włosków i ta brew ogólnie jest ciemniejsza. Tutaj też poprawka na to, że ja mam tutaj ścianę z tej strony i tutaj może być, zawsze może być ta połowa troszkę ciemniejsza, bo tutaj bardziej więcej światła na mnie pada jednak. Więc to też na pewno wpływa, ale ogólnie ja widzę w lusterku, że właśnie w tym momencie mam tutaj ciemniejsze te brwi. Tutaj mam też mniej włosków. Próbowałam też właśnie, jak zafarbowałam sobie brwi henną, samym tym produktem żelowym i też było, że ta była ciemniejsza, ta była jaśniejsza, także taka moja natura chyba. Także moi drodzy, tak wygląda makijaż z bliska. Wydaje mi się, że bardzo ładnie podkreśla moją tęczówkę oka. I taki jest, widzicie, smoky z dodatkiem rdzy, czyli coś, co ja lubię i coś, co ja preferuję na swoich powiekach. I teraz, moi drodzy, zajmiemy się oczywiście dobrze, na resztę twarzy. Najpierw nałożymy... A, dlaczego Wy nie krzyczycie, że ja nie mam nic w kąciku? Że jak malowałam brwi, to sobie tak myślę, no nic mi nie mówicie, ale nałożę sobie też rozświetlacz, który będzie lądował na kościach policzkowych, jarzmowych chyba, tak? To są kości jarzmowe chyba, o ile się czegoś nie przekręciłam. I ja zawsze to robię i to też Wam mówiłam. O. Ok, i teraz nakładamy na kości. Ten sam oczywiście rozświetlacz. Dobra kochani, nałożyłam też rozświetlacz na usta trochę i na usta teraz sobie nałożę, zanim wykontruję twarz, 715 Choco Cream od Maybelline. Ja ogólnie lubię taki efekt rozświetlonych ust. Wiem, że nie każdemu pewnie przypadnie to do gustu, ale moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Ja ogólnie lubię takich kolor delikatny ust. I słuchajcie, teraz kontur. Co ja zrobię w ogóle dzisiaj z konturem? Może coś byśmy zmienili. Dawno nie używaliśmy.
co, może użyjemy czegoś innego niż zwykle. Ojejku, nie, to jest za bardzo pomarańczowe. Co ja tutaj mam? W ogóle mam mało bronzerów. To mi się przynajmniej wydaje. Ale nie mam nic konkretnego. Może użyjemy Inglota w numerku 515. Taki bardzo, bardzo chłodny kolor. Już zużycie jest dosyć spore. On mi upadł, też troszkę się złamał. Nieudolność tak zwana. I ze względu na to, że to jest inny kolor, to nałożę też z innym pędzelkiem, bo to jest Eco Tools. Bo tamte mam, wiecie, Bahama Mama umazane, albo w jakimś innym jeszcze. Jest bardzo, bardzo ciepły, jejku, bardzo chłodny kolor i trzeba z nim uważać. I myślę, że to już jest wystarczająca ilość, bo w miarę rozcierania i dokładania on robi się bardziej siny, a nie chcemy wyglądać, jakbyśmy były sine. Siny zostawiamy sobie na Halloween. No i jakiś jeszcze róż sobie nałożymy. O, tak. Niech tak będzie. Róż nałożymy standardowy, czyli Bel, numer, że to jest chyba 3. Tak, numer 3. Czyli taki fajny kolor. Dobra, kochani, make-up gotowy, czyli takie smoki, nazwijmy to, że to jest takie moje dzienne smoki, bo każdy ma inne poczucie makijażu, każdy inaczej to czuje i dla kogoś to może być mega wyjściowy makijaż na jakąś szaloną imprezę. Dla mnie takie dzienne, taki miał taką ochotę na ciemną powiekę, ale nie taką, wiecie, z trzema kolorami, konturowaniem, jakimś takim, wiecie, efektem 3D wręcz, wiecie, to konturowanie kilkoma cieniami, żeby było jak najgłębsze. Miałam ochotę na taki jeden konkretny cień, delikatnie właśnie wykonturowany. I taki makijaż powstał. Podoba mi się, tak? Podoba mi się moje oko. Myślę, że ta tęczówka jest podkreślona, dodatkowo rdzawa tutaj dolna powieka na pewno pomaga przy wydobyciu zieleni w moich oczach. I słuchajcie, wiecie co? Ja bardzo często właśnie stawiam na dolną powiekę. Na dolnej powiece daję jakiś kolor, bądź też właśnie jakiś taki akcent mocniejszy. Bardzo lubię pracować na dolnej powiece. Bardzo lubię ją rozcierać i myślę, że to naprawdę daje dużo, dużo w makijażu. Także tak, moi drodzy, chłodne konturowanie, troszeczkę różu, nudziak na ustach i tak cały makijaż się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to dużo, dużo kciuków w górę. Dzięki, że ze mną byłyście podczas tego przygotowywania się. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że będziecie chcieć kolejne. Ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buziaki, hej!